Okej, witam z powrotem. Po przerwie. Wracamy do naszego ukochanego Temple Ruins. Tak. Au. No właśnie pójdę na tą bagnę od razu. Bo chciałabym... Jeżeli drugi raz mam umrzeć w ten sam sposób, to jednak, żebym nie zrobiła aż takiego dużego progresu. Teraz w ciebie wierzę, dasz radę, a wcześniej nie wierzyłeś? Ty bez czaru. Próba numer 4. Może kiedyś się uda. No, postaram się w stronę ściany. Masakra, powiem wam. Nie sądziłam, że takie głupie śmierci będą się ludzie aż tak trzymały. I małpeczki poproszę. Tu gdzieś nie była apteczka jakaś? A nie, może ta małpa przyniosła ją z góry. Czekajcie, czy tu jest apteczka? Poprzednim razem jak graliśmy, to tu była gdzieś apteczka, prawda? Coś tu nie gra. Ciekawe, czy szybciej przejdziemy ten poziom, czy Ania dostanie rage'a. Przypuszczam, że mogę dostać rage'a w pewnym momencie, no ale... Dobra, nie wiem co ta... Idę apteczka. Masz moje błogosławieństwo, jako bóg asasyna może się przyda. No, tylko że to nie asasyn. Sprawdziłam na swoim nagraniu. Faktycznie musisz, Aniu, przy ścianie iść pod koniec, żeby móc wyjść z bagna, więc teraz na spokojnie, okej. Okay. No, postaram się na spokojnie, nie wiem jak mi to wyjdzie. No wiem, że małpa zabiera apteczki, ale... Ale skąd ona ją wzięła i dlaczego jej tutaj teraz nie ma? Ani przy jednej małpie, ani przy drugiej. Skąd ona ją wzięła? Nie rozumiem tego. Dobra, postarajmy się nie dać zażreć przez piranie. Byłoby dobrze. Sobie odpłyną. Okej. Ale może dzięki temu dobrze poznasz ten level i poznasz więcej znajdziek. No, teraz to już na pewno na 100% będę pamiętać wszystko. Że ci jak chcę na jednym save'ie na level to wszystko robi. No, chce mi się, jestem szalona. Bo jak wzięła, to po niej, jak zabijasz, nie wypada. Nie rozumiem. Trzeba zabić małpkę przed zabraniem apteczki. No dobra, no ale... Znaczy, ja wszystkich sekretów i tak nie będę zbierać, bo na przykład tu nie będę się specjalnie wybierać po ten sekret, który jest w tym dole. Takim. No to trochę bez sensu. No na pewno nie będę... O, jednak nie zarzucę, ale nie dużo. Na pewno nie będę wszystkich sekretów, zwłaszcza w tych późniejszych poziomach, bo one są trudne do zdobycia. Ale te, które dam radę, to zbiorę, bo przede wszystkim to jest
dobry sposób na zdobycie więcej amunicji, a to mi się przyda na wszelkich bossów, bo z bossami to w ogóle będzie kaszana pokonywać ich na jednym save'ie. To w ogóle sobie nie wyobrażam, no ale zobaczymy. Także to, co jestem w stanie zbierać, to sobie wezmę, no. Kiedyś indziej zrobisz challenge z sekretami. No, jak przejdę tego Tomb Raidera tak jak teraz to robię, to następnym razem będziemy robić z wszystkimi sekretami. Były kolce, ogień, bagno, teraz woda, piranie, siwa, wysokość, wąż i coś jeszcze na pewno się znajdzie. Tak, świetnie. Ja nie chcę w tym poziomie utknąć na wieki. Aj. Wyobrażam sobie ten ostatni level, gdzie jest labirynt. To będzie ciekawie. Czekaj. W którym ostatnim levelu był labirynt? W sensie w Tinosie? A, ja wiem. Dobra, w Tinosie chodzi ten labirynt. No faktycznie, ale tam nie było nic niebezpiecznego, tylko trzeba po prostu ten labirynt przejść. Tam się nie da zabić chyba w tym labiryncie. Tylko jest po prostu, no, sporo roboty z tym. Jak Ania będzie miała rage z powodu tego, że nie może czegoś przejść, to Ania będzie na kamerce i będzie udawała, że gra. Tak naprawdę to będę ja. O nie! Żeby nie było, Torgus nie był u mnie w domu. Jezu. Rozumiem, że znamy już ten poziom na pamięć. No, trochę tak. Aczkolwiek jeszcze do końcówki nie doszłam, nie? Ale skoczę tu normalnie. Jezu. Zawsze mam wrażenie, że ona się walnie głową w to i dupa z tego będzie. Boże, bo się tak sztusza, Torgus. Dobra, czy nie mogę tu normalnie odpływać?
Może ta szalejąca kamera. Torkus bajkopisarz. Znaczy, no niektóre mogę ominąć, ale chyba nie wszystkie. O, tu jest jeszcze amunicja. Zapominam o niej. Ale nie wszystkie się da w sumie i trochę szkoda mi się ranić, że tak powiem, trucizną. Ja chyba jednak wezmę tylko shotguna. Trochę szkoda mi trucizną się ranić, no bo to jednak zżera tą apteczkę. Trochę bez sensu. Nie trafiłam jeszcze. Dobra, ile tego zażarło? 15, powiedzmy. Jem ciastka na noc, nie wiem, czy to się dobrze skończy. Dlaczego miałoby się źle skończyć? Masz jakieś dziwne sny do ciastka? Ciągle tą dźwignię i potem pójdziemy po sekret. Nie, trafić teraz nie. Miałam zaoszczędzić więcej, ale... Dziwne sny to mało powiedziane i nie tylko sny są takie. Aha! Interesujące. Po jedzeniu sera na noc ma się dziwne sny. Serio? To chyba zależy od osoby, tak mi się wydaje. Ja mam dziwne sny po jedzeniu chipsów na noc. Gen zabawy z bagnem. Jeszcze jak mnie tu stroluje, to chyba się załamie. No. Tak, darmowa kąpiel była. A, nie. O, nie. Fak, fak.
Jezu, wyłaź stąd, kobieto. Ja zawału dostałam prawie. Czemu ja się popisuję? Tak, maseczka błotna ponownie. A nie, to tu była ta apteczka. Mi się pomyliło chyba z tamtym miejscem. Dobra, trochę mniej mnie pocachało. No, o to chodziło. Ja myślałam, że to była tamta wcześniejsza, a to jednak była ta. Tak, będę miała lęk przed bagnami. Zdecydowanie. Aha, znowu nie pociągnęłam tej drzwi. I ja nie mogę, za każdym razem robię ten sam błąd. Tak, nie uczę się na błędy. A przynajmniej nie zawsze. Niestety. Ja to się pająków boję głównie i to bardzo. No, ja nie szczególnie. To znaczy, nie lubię pająków takich, że tak powiem, domowych. Na przykład takie bardziej egzotyczne mi się podobają. Ale takich domowych strasznie nie lubię i... znaczy nie boję się ich panicznie, ale no ich nie lubię. Znaczy chociaż w sumie sama bym go nie dotknęła, nie wyrzuciła, ani nie zabiła, więc... może to podchodzi pod jakieś lęki, nie wiem. No, Targus, tak to jest, jak w dzisiejszych czasach studia się prawie w ogóle nie liczą. Albo się liczą, ale niewiele. Weźcie sami, przechodźcie gry na live'ach i zobaczycie, jak częściej się mylić. No, no. Gdzie była ta dziewczyna? Ja, tu. Lucas the Spider? A kto to? Ojej, współczuję Hubert. Tak, witamy ponownie tą piękną salę. A może nie będę już ciągać z tamtych dźwigni, bo i tak widzę te cosie, które się podpalają. Oszczędzimy sobie tych ogni.
Bierzemy tylko sekret. Dziękuję, Ciro Janusz. Dziękuję. Mam nadzieję, że to działa. Ha, Ania zsicowała system. Zeskaczę bez ogniu. Myślałam, że przyszedł Cirek, a to sekret. O. Ja? Zmiana ustawień. Idziemy. Nie! Nie, bierz to! No, głupia! No i teraz na pewno. Nie! Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Już to mi tak dobrze wychodziło, no! Ale lipa. Nie, teraz już przerwy nie robię. Czekam, kiedy ani pan nie psychi. Na drugim poziomie! Boże, czemu ta gra jest taka wredna? Wiecie, co jest najgorsze, że ten poziom jest taki długi. Nie wierzę w to po prostu. No wiem, Hubert, ale na innej rzeczy. Umarłam przynajmniej tyle. Przyzrób następny. No nie, i teraz mi dziabnę ten głupi bomb. Głupi głupku, ty. No i Torgus nie widział śmierci. Co tu się zadziało? Umarłam. To się zadziało. Kryształka. Albo zrób save'a przypadkiem. Już raz się pomyliłaś i zamiast chwycić, to skoczyłaś. No właśnie, bo to jest tak, że jak dobrze się nie wymierzy tego momentu, kiedy ona ma stanąć i wziąć ten klucz, to potem trzeba się dopasować, a na tym traci się czas i potem spanikowałam po prostu. Tam trzeba idealnie wymierzyć moment, kiedy ona może stanąć i wziąć klucz.
Do tej pory mi się udawało. No. Wampiranie. Trochę mnie podziewały. No, moja pogoda ducha powoli się kończy, nie? Więc najgorsze jest to, że mam jeszcze do wyćwiczenia, że tak powiem, ten ostatni fragment tego poziomu, który też nie jest prosty, a nawet tam nie dochodzimy. Ani razu jeszcze tam nie byłam. Ani dzisiaj, ani wczoraj. Ile razy zginęliśmy? O, bardzo. A nie, stopniowo trać pogodę ducha, a potem psychika śledzi. Tak, i potem rzucę te R3 w cholerę. I ten challenge. Nie, się nie spodziewałam, że będzie mi aż tak trudno. Bo to, że ciężko, no to wiadomo, ale... Pierwszy poziom nam poszedł tak ładnie. Ani razu tam nie zginęłam. Za niedługo speedrun będę mogła zrobić z tego poziomu. Modyfikacja challenge, może pozwól sobie na jeden dodatkowy zapis na lewe? Nie. Nie. Po prostu nie. Zapominajka i komnata tajemnic. Speedrun albo umrzej jak najwięcej razy w poziomie numer 2. Tak. I to w dodatku są śmierci każdy na inny sposób. Popatrzcie, ile razy było różnych śmierci. Nie zginęłam tu ani razu. Dwa razy tak samo.
Niedługo zacznę, hej, to zrobię identyczny challenge. No tak. Widzicie, że tobie tu idzie lepiej. Śmieszne to jest. Lara pewnie bym mogła, to by już płakała. Że ją męczę, nie? Tyle razy. To już jest chyba piąta próba, albo szósta? Nie wiem. Ktoś to liczy? No, powinnam trofea dostawać. Jakby był Tomb Raider na PlayStation, to by tak było. Znaczy na tych nowych PlayStation. Nie zarazić od węża. Piąta próba chyba. Okej. No, Tinus jest chyba najgorszym levelem tutaj do przechodzenia takich challenge'y. O! Patrzcie, jak idealnie. Zaoszczędziłam największą liczbę amunicji. Ha! To prawda, chociaż ten level z wózkiem też nie należy do najłatwiejszych. No, to prawda, bo tam można zginąć przez głupotę też i nie pamiętając dokładnie, kiedy przełożyć tą przekładnię. A czasami Lara niestety też nie trafia w te przekładnie, więc to już w ogóle jest jakaś żona. Mistrz. A, oczywiście. W ten sposób pokonać to do speedruna wrzucić, no, zdecydowanie. I te wszystkie śmierci były specjalnie, bo Ania chciała zaoszczędzić amunicję, więc teraz uda się przejść. No oczywiście, że tak. Teraz to już jest ta udana próba. Dobra, zbieramy to i uciekamy z tego miejsca, nie dając się zatruć.
kolejne spotkania z bagnem. Ja już bym chciała przejść ten poziom. Naprawdę. Byłoby całkiem miło. Witaj ponownie, Zowa. Tak, Lara będzie mogła wyglądać. Dawać apteczkę. Ja już nie mogę na niego patrzeć. Przepraszam, Torku. Pamiętam i przeciągnę dźwignię najpierw. Ciekawe, czy wygodnie Larze chodzi się w tych butach po tylu kąpielach w wodzie i błocie. To nie i tam chlupta co nieco. W tych butach. Innowacyjny kalosz. Wiem, że coś otworzy. No, wczoraj dochodziliśmy o wiele dalej niż dzisiaj. Jest jakieś zmęczenie materiału chyba. Coś czuję. Zamiast iść coraz lepiej, to idzie coraz gorzej. Szarlotka. Ale muszą jej śmierdzieć nogi. Może nie wnikajmy. Zmierdą te nogi. Lara, wstydź się. Często mam tak, że pierwsza próba jest moją najlepszą próbą. No, często tak jest w sumie. Mam, nie wiem, najświeższy umysł do tego. O, patrzcie, jak idealnie wylądowałam. Thank you.
Nie, blokuj się o żadne drzwi, moja piękna. Cześć, Piotrek. Czasami jest tak, że im więcej się coś powtarza, to robi się to mechanicznie, no pierdziel. No, trochę tak jest. Dobra. Teraz znowu zlamię z tym kluczem, to mnie szlak trafi chyba. Oh my god, dobra. Musimy się skupić na tym. Dzięki, Torgus. Oh my god. Dobra, teraz to się stresuje, to jest najgorsze. Wiesz to. Dobra. To się udało. Ała. Teraz się boję. Zapis i oj. Pamiętam, jak nagrywałaś Assassin's Creed. Nie pamiętam nazwy, ale to były przygody Ezio. Assassin's Creed 2 chyba. Ale to na live było. Raz przy ścianie, okej. Let's go, Lara. Au. Dobra. No, come on. Wyłaś. Jest! Przeszliśmy to! O Boże. Zobaczymy teraz, jak daleko dojdę z tego momentu. Udało się nie umrzeć. Teraz co tu było? Coś niedobrego. A, to było z tą kulą. Kurde, to też mogę umrzeć. A, Jezus. Co za stres. Challenge, jak długo nie złamię. Wydaje mi się, że to dlatego, że byłaś jakby na pierwszym kwadraciku od ściany. Niemożliwe. Tak, gramy bez zapisów. Teraz sobie... Aha, teraz to i wybieramy prawą stronę, bo jest łatwiejsza. Chyba było. Tak, czeka miejsce z nieudanym skokiem. Boże, ile tu tych mał. Ano tu. Ona ma apteczkę. Skubana. Znowu mnie chciała okraść. Dobrze, że drzwi Lara nie zabiły. No, ale gdzieś... Gdzie mogły drzwi zabijać Larę? Ale to... Aha, bo to były takie rozsuwane te drzwi. Tak, uważaj, żeby się nie spalić. Nie, jeszcze musimy przejść ten drugi fragment z tym kluczem drugim. Bo jeden mamy. Jeszcze to musimy przejść. O, cześć Shaxi! Dziękuję bardzo za ripa. Już kilka razy dzisiaj umierałam, już dziękuję bardzo, mi wystarczy. Mi już wystarczy na dzisiaj, ja już jestem zaspokojona w śmierci.
O, na przykład te ognie tutaj nie zabijają. Teraz muszę uważać, żeby tu nie dostać w głowę. Okej, tu spadało wszystko. Jak to umierałaś bez zębów, co ci pozwolił? No cóż. Tak jakoś wyszło. Pewnie jakieś klipy z tego powstaną, więc... Wydaje mi się, że te ognie zabijają, tylko ciebie nie dosięgają. Aha. Nie wiem, w sumie ja nigdy ani razu jeszcze nie podpaliłam się, jak gram w Tomb Raidera, nie podpaliłam się od tamtych ogni właśnie, tych tutaj, co minęłam. No, what the fuck? Czemu się nie chwyciłaś? Co się dzieje? Ej, gra mi się zbugowała! Dlaczego ona się tego nie chce chwycić? No, teraz. Masakra. Cześć, wierzba. Tak. Coś w tym jest. Przez oko. Sztuka umierania teraz. Dobra, teraz wbiegamy w węża, bo ostatnio to zadziałało. Okej, okay, zadziałało, przynajmniej mnie nie dziabnął. Wrodzona ognioodporność, coś jak dziecko strażaka w The Sister. Byłoby śmiesznie, gdyby teraz gra się zbugowała i musiałaby włączyć od nowa. O Jezu. To była masakra. Po ten sekret na dole już nie idę. Ej, Shaxi, nie kracz. Ja tu się tak ładnie staram. Jak umrę teraz, to kończę live'a. Tak, pamiętne miejsce. To jest szantaż, no oczywiście, że tak. Jest przesuwanie klocków jak w Minecraft. Tak, coś jak kryształ z Simsów. Tej pierwszej się nie dało, ale tą drugą się dało. Też
Żebym życzył ci dobrze, bo inaczej kończysz live'a. Skandal, zgłoszę to do władz Twitcha. Dobrze, zgłaszaj. Tak, Ania nie lami w Tomb Raiderze, coś jest nie tak. Policja przyjeżdżać. Najgorsze, że mi się do toalety chce. O, i teraz będzie creepy, bo kule spadają. Dobra, spróbuję ze sprintem, ale jak... Jezu, dobra. Coś dziwnego się wydarzyło, ale nie ważne. No, dokładnie. Nie, bo ja strzałką oberwałam. Kurde, tak. Się zagapiłam. No trudno. Ważne, że nie umarłam. Kryształ? Chyba nie. Już wszystkie kryształy zażarłam. Dobra, mamy drugi klucz. No, wiem. Pamiętam. Tylko... No. Staram się przypomnieć, czy był tu jakiś jeszcze kryształ, ale chyba nie. Dobra. Okej. Okay. No to teraz klucze. Key of Ganesha. Dochodzi Pac-Man i zżeranie kryształu. Tak. No, za daleko. A, szybko. O, trochę mnie dziabnęło, ale... Tragedii nie ma. Mamy kryształ. Dobrze, spoko. Okej, i tu było znowu przesuwanie bloku. Tak, staram się pamiętać o tym ogniu. To miejsce z ogniem już bardzo się zbliża. Już jesteśmy bliziutko. Były jeszcze dwie Shiwy wtedy. I muszę tu pamiętać, bo tu kule wyskakują, więc ostrożnie. Króliki mutanty to są małpy. Dobra, kule mamy z głowy. I tu jest ogień. Tu ostatnio umierałam. O, uff, udało się. Aha, mogłam kucnąć. No, w sumie racja. O. Czekajcie, może Shiva wykończę stąd. Tylko, że ona jest skubana, ona się zasłania. Uf.
bogactwo. O nie, bo tu są te dwie. Kurde, dobra. Ja tego shotgun. Boże, wszystko się trzęsie. My God. Dobra, jeden padł. Jeszcze ten drugi. Dobra, to może... A! Nie! Będę miał. No. No, nie zażarły dużo życia. Dobra, one mają te miecze skubane. Ania w opałach. No, siwy akurat są z tego wszystkiego najprostszym motywem, że tak powiem, tego poziomu. Więc... nie spoko. Zawał. No cóż. Czy gdzieś tu było jeszcze coś do zebrania? Wydaje mi się, że gdzieś apteczka była. Czy nie było czasem w tej wodzie? O, właśnie. W tej prostej broni ma się nielimitowaną ilość, zawsze strzelałem bez przerwy. A ten, ale jak one się zasłaniają, to nie dostają obrażeń. Zielara schowaty miecz. No właśnie, powinna sobie je dać tak na plecach, nie jak shotgun. Czekajcie, mam pistolet i mam pistolet. No. Ona zawsze wybiera nie ten miecz, co trzeba. Tutaj. No, zostało mało, ale jeszcze jest jedna poważna kwestia z trzema kluczami. Która nie jest też taka prosta. I w której możemy utknąć. Czy tutaj wyskakiwały znowu jakieś kule albo coś? Nie pamiętam, kurczę. Dobra, kuli tu chyba nie ma. Ale tu chyba coś na dole było. Tak, amunicja. No, te miecze są większe od niej samej. No bo to miecze Shivy. No, końcówka właśnie jest najgorsza. A, to nie tędy w sumie. A, tędy pójdziemy. A, w sumie to takie samo wyjście było, no ale dobra. Nieważne. I tu będzie jeszcze jeden Shiva do pokonania. Ja to już spróbuję normalnymi pistoletami, bo to już szkoda marnować tego shotguna. Tu coś było? Chyba nie. O, tutaj pan lewituje. Zacne miejsce do lewitowania. No i Shiva oczywiście. No. What the shit. Shiva. Nie denerwuj mnie. Noż. Umieraj.
Taki mam level do skończenia. On już chyba nic nie zostawiał. Tak, ten pan jeszcze ma jakieś flary. Pod sobą. I teraz to jest najgorsze. Są dwa klucze jeszcze do zdobycia. To jest najgorsze, tego się boję. Ale może damy radę. Boże, już mi wszystko boli, nie? Już, wszystkie kości mnie bolą. Jezu. Jedna dźwignia była na wprost, chyba. Szkoda, że tam nie można wciepnąć sobie flary. Jedna dźwignia była chyba na wprost, a druga tu po prawej. I trzeba potem trafić, tak na monitorze wam pokazuję, tutaj z prawej strony na tą dziurkę. Trzeba dwie dźwignie chyba pociągnąć, o ile pamiętam. Oh, jeez. Nie to. Jest! Udało się! Dobra, jest, udało się! No widzicie, jak się staram dla was, Travis. Jej! Teraz druga trudna część. Podwodna. Z prądami. Ale miejmy nadzieję, że to pójdzie też w miarę spoko. O, bo tutaj są te dziurki. Czy... Dobra, wezmę sobie ten kryształ. O, dziękuję, dziękuję. Wybuchnie jej flara zaraz w ręce, Jezu. My God, dobra. Tu też są dwie dźwignie do pociągnięcia, żeby wyłączyć prądy, bo klucz jest tuż pod nami, ale nie jesteśmy w stanie go zabrać. Bo są właśnie prądy. No, tu jest dosłownie koniec levelu. Za tymi drzwiami jest koniec levelu, nie? Jak to zlamię, to wyłączam tą grę na wieki, nie? O Boże. Dobra, teraz kozie śmierć, nie? Czy jak to mówią? Dobra. Jedna jest. Musimy być przy ścianie, to jest najważniejsze. No. Dobra. Jest druga. I teraz już nie powinno być prądów. Jest. Kluczyk. I jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu! I teraz będzie error i nie zadziałają te klucze, nie? O, wygnie! Prawie jesteśmy! No, tamto poprzednie było gorsze, moim zdaniem. Też zawsze tam lamiłam strasznie. W tym miejscu. No, ja też nie wierzę, Hubert. Teraz program TR3 przestał działać. Nie! Jej! Do końca levelu. Jej, mamy scenkę. Tak, Travis, jasne. A, wow, wszystko trzęsie. Thank you.
Mocno się starałam. W końcu wyszło. Ile to miało? 5 prób. Nie? To była szósta. Tak, taniec hula. Ten jedyny wyjątkowy. O, dziękuję, Shaxi. Dziękuję bardzo za cirki. Jej! Ja tam nie bajtam żadną myszką. Oh my gosh. Teraz jesteśmy w koszmarnym poziomie, gdzie jeździ się quadem i można umrzeć na miliardy sposobów. Jeszcze gorzej niż w Temple of Ruins. Dobra, trzeci save. Tak, jesteśmy w The River Ganges. O, właśnie, mieliśmy eksplozję Lary robić, ale ja nie pamiętam... O, dziękuję Ciro Janusz. Dziękuję bardzo za babeczki. Nie pamiętam, jak było ten... Jak był ten kot. O, dziękuję, Shaxi, dziękuję. Gra jest ogólnie, no, dosyć długa. Nie wiem, ile ma poziomów w sumie w całości. Nie, to nie jest pierwsza część, to jest Tomb Raider 3. Tomb Raider 2 był to krok do przodu, krok do tyłu, trzy obroty i skok. O Jezu. Już tak dawno tego nie robiłam. Krok do przodu, krok do tyłu. Raz, dwa, trzy. Nie. Chyba, że skok do przodu miał być. Czekaj. Przodu, krok do tyłu. Raz, dwa, trzy. Nie, to też nie działa. Broń inna niż pistolety. Okej, czekajcie. Inna niż pistolety. No to ta. Jeden mały krok do przodu. Do tyłu, do przodu. Jezu, do tyłu, do przodu, kucnij, nie, o Boże, nie to. Dobra, jeszcze raz. Broń. Krok do tyłu, krok do przodu. Ale nie da się kucnąć z shotgunem. Nie da się kucnąć, ej. A ja nie mam innej broni niż shotgun. Z 10 cheerów wpadły 2 do kieliszka. O, smuteczek. No lisowaty? Nie. To chyba nie tak działa. Tak, grafika jak w prawdziwym życiu. Taka kwadratowa, nie? W prawdziwym życiu jest gorsza grafika. Hello. Tak, choreografia jak w Just Dance. No nie da się kucać z shotgunem, to jest najgorsze, bo z pistoletami się da. O. Atomówka? To jest do tego. Do bazuki. No, ja rozumiem lisowaty, ale to jest dziwne. Znaczy, to pewnie działa w momencie, kiedy ma się faktycznie inną broń jeszcze, ale shotgun niestety odpada. No, chyba że zadziała z pistoletami. Spróbujemy. Ten mały krok do tyłu, do przodu, kucnij, stań, trzy obroty. Raz, dwa, trzy. Skok. O nie! Przeszliśmy level! To nie to... Z pistoletami to jest na... Cheating time! Oh my god, nie chciałam tego robić.
O, świetnie, program Tomb Raider 3 przestał działać, a ja cheatuję i wywala mnie. No super. Dzięki Szaksi, o Boże. Szalony Szaksi, dzięki bardzo za 100 cirków. Jako fontanna poleciała. O Boże. To było awesome. O Boże. Tylko się ci spodziewałem. No. Oszukiwanie nie jest dozwolone. Ej, ale mam nadzieję, że ten poziom nie jest zbagowany tak, że jak ja go przejdę teraz normalnie, to mi gra nie wywali po nim. Tak, zepsułam challenge. Ter 2 tak działało z Flarą. O Boże, no chyba będziemy kończyć, moi drodzy, bo ja już jestem i tak wykończona po tym poziomie. Totalnie. Także za River of Ganges, czyli The River Ganges, zabierzemy się następnym razem. W przyszłości. No tutaj wystarczą pistolety. No, eksplozję zrobimy, jak będziemy mieli inne bronie. Bo z shotgunem to niestety nie działa. O, przykro mi niestety. Czas podprysznic. Tak, o jest. Dobra, ja wstaję, bo już mnie wszystkie kości bolą. Dosłownie byłam cała spięta przy tych ostatnich fragmentach, dosłownie. Żelat Boży ja. Ale udało się przejść ten poziom w końcu. Oh my gosh. No, za to gra wybuchła. Ale było śmiesznie. Przynajmniej. No. Dobrze, moi kochani. To ja dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Dopingowaliście. I razem z wami udało mi się w końcu ten poziom przejść. Następnym razem będzie trzeci. Tak, teraz mogę zrobić speedrun. No, to trzymajcie się i dobrej nocy wam życzę. No, pa, pa.